do Warszawy zawitał także minister, wiceminister infrastruktury, poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. I jak wygląda polska polityka 30 czerwca? Wiemy, że zameldował się na miejscu w garażu, jak to powiedział jeden z dziennikarzy, w garażu Rafała Trzaskowskiego zaparkował Szymon Hołownia. Dzisiaj na konferencji powiedział, że nie tylko zakłada swój własny ruch, jeszcze nie partię, ale że będzie głosował na Rafała Trzaskowskiego. No, ja mówiłem, że to jest taki moment, kiedy pan Szymon Hołownia może różnym złośliwcom, w tym przyznaję i mi, udowodnić, że się mylili, kiedy od początku mówili, że cały ten projekt to jest taka przybudówka do Platformy, taka opcja rezerwowa dla Platformy, tak jak to już było na przykład z Nowoczesną czy z Palikotem, że ci sami ludzie według tego samego przepisu pichcą po raz kolejny taki podobny PR-owy produkt. No i teraz można by się było przekonać, czy to może nie mieliśmy racji, tak? To wtedy pan Hołownia na przykład powiedział, ja konsekwentnie chcę tu być nową, trzecią siłą, poza tymi układami, poza tym sporem i na przykład w związku z tym nie będę głosował na żadnego z tych dwóch, bo mi jest od nich równie daleko. Tak? No, tymczasem jednak, że tak powiem, wyszło szydło z worka i wiele musi się zmienić po to, żeby wszystko było po staremu i wiele musi powstać bezpartyjnych, apolitycznych ruchów po to, żeby na koniec poparły Platformę. Ale wy jakoś liczyliście jako Prawo i Sprawiedliwość, jako parlamentarny, partyjna podstawa i podpora kampanii prezydenta Andrzeja Dudy na to, że uda się zwerbować część wyborców Szymona Hołowni, teraz będzie trudniej. A ja jestem przekonany, że da się, bo jestem przekonany, że wyborcy Szymona Hołowni to brali na poważnie to, co on mówił i teraz pozostaną w pewnej konfuzji w związku z tym, że okazało się, że jednak jest inaczej. Pewnie nie wierzyli takim właśnie złośliwym politykierom, prawda, starym, choć nie wiekiem jak ja, którzy mówili, że jakby w dalszym kroku pan Szymon Hołownia założy ruch społeczny, apolityczny, potem za jakiś czas przekształci go w partię, a na koniec zawrze koalicję z Platformą Obywatelską. To daje taki horyzont 3-4-letni na te działania, no bo jesteśmy akurat w początkach kadencji, więc trochę tego czasu jest. No i teraz ktoś, kto popierał pana Hołownię, dlatego że właśnie mu było równie daleko, że chciał tutaj jakiegoś przełomu na tej scenie politycznej, pewnie będąc w konfuzji, może uda nam się go przekonać, a może nie pójdzie głosować, a może pójdzie i skreśli obydwu kandydatów. Zobaczymy. My się po prostu odwołujemy do wyborców i takich, że tak powiem, nie szufladkujemy czy nie traktujemy jak takie worki kartofli z etykietą. Tu jest worek Hołownia, tu jest jakiś inny, no to ten możemy wziąć, tak, jako worek. To już bezpośrednio jest rozmowa z wyborcami. A na ile chociażby na Pomorzu pana rodzinnym, jak pan rozpracował wyborców, bo w skali ogólnopolskiej to jest duży tort, to jest prawie 2 700 000 wyborców, jest się o co bić. Wyborców Szymona Hołowni oczywiście. Na Pomorzu też całkiem spory, nie pamiętam do dokładnych liczb, ale to jest trochę powyżej tego wyniku ogólnopolskiego pana Szymona Hołowni. Więc oczywiście jest się o co bić, ale tu jakby nie mówię, no jakby równie ważni są wyborcy Krzysztofa Bosaka. Na Pomorzu 16%, 190 tysięcy głosów. No czyli właśnie, nieco powyżej tej średniej krajowej, czy też wyborcy, którzy nie poszli głosować, tak? Którzy nie głosowali. Ja szczerze mówiąc uważam, że tu mamy największą rezerwę, czyli wśród ludzi, którzy nie interesują się na co dzień polityką, nie żyją tak tą polityką, w związku z tym też na przykład na co dzień się nie zatruwają tam różnymi TVN-ami, Newsweekami, Gazetą Wyborczą i tak dalej. Żyją poza tą medialną bańką, więc nie są tej histerii, jaka to katastrofa w Polsce się codziennie nowa dzieje, bo takie wrażenie można odnieść, będąc odbiorcą wyłącznym tamtych mediów. Natomiast widzą, co się dzieje w ich codziennym życiu. Widzą, że im jest w przytłaczającej większości, że im jest lepiej, że było łatwiej o zdobycie pracy, że więcej zarabiają niż 5 lat temu, że tam senior w ich rodzinie dostał 13 emeryturę, a tam, gdzie są dzieci, to dostali 500+, że generalnie jest lepiej i chcieliby, żeby dalej się polepszało. Jedyny problem jest taki, że ponieważ nie interesują się polityką, więc też pewnie nie zawsze chodzą na wybory i trzeba przekonać, żeby tym razem poszli i żeby zagłosowali tak, żeby te dobre rzeczy się nadal działy, żebyśmy kolejne problemy w Polsce rozwiązywali. To jest, myślę, największy rezerwuar, ale oczywiście będziemy tutaj starali się dotrzeć do wszystkich wyborców. Jak ten rezerwuar osób, które nie poszły na wybory, szczególnie mało aktywni przy urnach wyborczych, byli Polacy powyżej 60 roku życia. Tutaj są spore rezerwy. Jak je zmotywować? Już pan poseł podpowiedział sztabowi Andrzeja Dudy? No, gdzieżbym ja tam skromny poseł miał coś, wiceminister w sztabie są znakomici eksperci, bardzo doświadczeni. Przede wszystkim sam pan prezydent jest
doświadczonym politykiem o kilka lig wyżej ode mnie, ale gdyby ktoś się go pytał, no to tu nie ma, tu nie ma jakby kamienia filozoficznego do wynalezienia. Tu potrzebna jest praca, mobilizacja, ciągłe spotkania z wyborcami, również takie bezpośrednie docieranie. To nawet jak osobiście pan prezydent jest w stanie spotkać się na przykład w skali miasta z 1000 osób, to jest znakomitą frekwencją, nawiasem mówiąc, no to ten 1000 potem też już opowiada swoim znajomym, w swoich rodzinach, rozmawia i tak dalej. Trzeba po prostu ciężko przepracować te 2 tygodnie, dotrzeć do jak największej liczby wyborców i myślę, że wtedy będzie dobrze. Ja pod tym względem jestem optymistą, choć nie takim hura optymistą, że już możemy się położyć i właściwie wybory są wygrane. A właśnie, pracować do ostatniej godziny. Trochę Szymon Hołownia zaburzył swoją dzisiejszą deklaracją, że zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego. Inaczej, że zagłosuje przeciwko Andrzejowi Dudzie, bo tak to rekomendował, czyli wrzuci głos na Rafała Trzaskowskiego i tym, że zakłada partię o niezbyt chyba wdzięcznej nazwie Polska 2050. Trochę jakby się ścigał ze studiem gier komputerowych REC na temat tego, jaki kto pierwszy wypuści cyberpunkową grę na polski rynek, bo to taki mniej więcej tytuł, a nazwa ruchu. A interesuje mnie wynik samego pana prezydenta. 43,5%, 350 tysięcy głosów więcej niż to było Prawo i Sprawiedliwość w wyborach jesiennych. To jest taka zaliczka, która tworzy realną szansę na wygraną w drugiej turze? Ja tak sobie amatorsko zupełnie policzyłem, jak to tak czuję, jeżeli chodzi o podziały tych elektoratów, tych kandydatów, to odpadli w pierwszej turze, jak ci wyborcy powinni podzielić swoje sympatie lub ewentualnie nie pójść głosować. No to z tych moich absolutnie tutaj takich na czuja wyliczeń, to mi wyszedł wynik 53-47 dla pana prezydenta Dudy w drugiej turze, jeżeli chodzi o procenty. I myślę, że na ten moment tak jest, ale jeszcze zostało sporo dni w kampanii. Na pewno gdyby ktoś jeszcze raz powtórzę, uznał, że to już właściwie pozamiatane i nie ma co się męczyć, no to popełnił ogromny błąd. Na szczęście w przypadku sztabu i pana prezydenta samego jest wprost przeciwnie. Ja sam widziałem, jak wczoraj w Kwidzynie i w Starogardzie Gdańskim, no zachrypłym już głosem, takim zdartym, w strugach deszczu, dalej rozmawiał z mieszkańcami, z wyborcami, dalej ich przekonywał. Jestem przekonany, że to tempo utrzyma do końca i wtedy będzie zwycięstwo. Na Pomorzu, na Kaszubach był także dzisiaj, jest dzisiaj w zasadzie cały czas Rafał Trzaskowski w Kościerzynie, mówił o tym, że Andrzej Duda unika debaty, żeby nie był cykorem i żeby się zmierzył z Rafałem Trzaskowskim w debacie na jakimś, no, może neutralnym gruncie. I pan prezydent Duda odpowiedział, że bardzo chętnie będzie w takiej debacie uczestniczył. Mamy w Polsce 3 duże telewizje. Niech one się dogadają, wspólnie taką debatę przeprowadzą i uzgodnią ze sztabami termin. Pan Trzaskowski odnosi się do propozycji mediów opozycyjnych, które wyznaczyły termin kolidujący z wcześniej już ogłoszonymi spotkaniami i kalendarzem pana prezydenta. No, trudno, żeby zawiódł mieszkańców bodajże Dolnego Śląska, ale tu pewny nie jestem, ale w każdym razie mieszkańców, którzy czekają na ogłoszone już spotkania z panem prezydentem, na które on się nie pojawi, bo akurat pan Trzaskowski i TVN się uparli, że akurat tylko i wyłącznie tego dnia i w tym mediach może się odbyć debata. Pan prezydent debaty nie unika. Przypomnę, że nie zdarzało się do tej pory, żeby urzędujący prezydent brał udział w debatach w pierwszej turze. Pan prezydent wziął udział w 2 takich debatach, więc jak najbardziej debaty nie unika. Natomiast na jakiś element powagi w umawianiu tej debaty musi być utrzymany. To nie jest tak, że pan Trzaskowski sobie sam wybierze termin i prezydent ma obowiązek w tym akurat terminie i w tej akurat formule się stawić, to powinien być wynik jakiejś rozmowy i kompromisu. Jeszcze jest pytanie, chociażby wróćmy do tego Pomorza, to jest ciekawe, bardzo mnie osobiście intryguje pytanie o samorządowców, bo wszędzie tam, gdzie się pojawia kandydat Platformy, tam wita go samorządowiec i duża część rozmowy jest poświęcona samorządom. Pytanie, czy na przykład państwo nie powinni błędu, obniżając swego czasu pensję samorządowcom, teraz robiąc sobie wrogów, którzy liczą, że jak wróci Platforma do władzy, to ich osobiste portfele będą grubsze. Jeszcze tak właściwie zabroniliśmy wójtom, burmistrzom, prezydentów to samomianowania się do rad nadzorczych spółek komunalnych, bo wcześniej tak czynili, że sami siebie mianowali jako członków tych rad nadzorczych i tam nieraz prawie, że drugą pensję z tych rad szło dorobić. Jest jakieś granica cynizmu w polityce na takie działania, znaczy, żeby wycofywać się z tych działań nie jesteśmy gotowi. Jeżeli realnie popatrzymy na to, jakie środki płyną do samorządów,
w wyniku działań rządów Prawa i Sprawiedliwości, to są one naprawdę spore. Te środki własne samorządów w wyniku udziału w PIT-ie i w CIT-ie wzrosły w skali dużych miast o kilkaset milionów złotych w stosunku do roku 2015, kilkadziesiąt procent zazwyczaj. Nawet po tej obniżce podatku PIT o 1% i całkowitym zniesieniu dla młodych do 26 roku życia, to nadal te wpływy są znacznie wyższe niż były, kiedy PiS obejmował rządy. Dodatkowo Fundusz Dróg Samorządowych, miliardy płynące na zadania własne samorządu, budowa, modernizacja dróg powiatowych, gminnych to zadania własne samorządu. Mógłby rząd powiedzieć, no nam nic do tego, no, zajmujcie się swoimi zadaniami, ale nie, rząd tutaj wspiera. Teraz znowu Fundusz Inwestycji Samorządowych, 6 miliardów, znów dla samorządów, na te lokalne, najbliższe ludziom inwestycje, po to, żeby podtrzymać te inwestycje przy spadku dochodów budżetowych spowodowanych koronawirusem. Więc jeżeli ktoś na to patrzy, że tak obiektywnie i bez uprzedzeń politycznych, to widzi, jak bardzo rząd wspiera samorządy w tych zadaniach służących mieszkańcom. Natomiast no, część samorządów ma takie ambicje polityczne, chciałoby nawet zmiany ustroju w Polsce. Muszę przyznać, że to mnie szczególnie, no, może taka mało chwalebna rodzaj radości Schadenfreude był, jak widziałem samorządowców, którzy rok wcześniej podpisywali deklarację, że oni w ogóle by chcieli służbami mundurowymi zarządzać, likwidować urzędy wojewódzkie, no prawie takie mini państwa mieć ze swoimi ramionami zbrojnymi, a potem protestowali, że rząd powiedział, że mogą otworzyć przedszkola i nic im nie powiedział, gdzie ma być pani, a gdzie przedszkolaki, jak to ma być zorganizowane, a gdzie ma być dezynfekcja i że oni sami to sobie z tym nie poradzą i że przyszedł rząd i za nimi tymi przedszkolami de facto zarządzał. No to takie, a to głównie samorządowcy tak zwani Platformy Obywatelskiej, powiedzmy sobie wprost, politycy szczebla lokalnego z Platformy, którzy akurat pełnią funkcję w samorządzie, jest ich całkiem sporo, szczególnie na Pomorzu. Stąd i takie może być wrażenie, o którym mówił pan redaktor. To jeszcze, skoro te samorządy, no bo to jest taki wehikuł kampanii Rafała Trzaskowskiego. Zawsze ci samorządowcy go witają, cały czas są jakby elementem tej kampanii i pewnie też wpływają na to, że te spotkania, które się odbywają, mają pewnie większą frekwencję, albo sam kandydat jest lepiej zbriefowany, co powinien lokalnej społeczności powiedzieć. Ja być może tak się zdarza, choć ja muszę powiedzieć, że właśnie no, wczoraj obserwowałem i przyznam, że sam przemokłem do suchej nitki na spotkaniach z panem prezydentem w Kwidynie i w Starogardzie Gdańskim. Pan prezydent w swoich wystąpieniach bardzo odnosił się do tych też również spraw lokalnych. Chociażby słusznie zauważył w Kwidynie, że CPK to nie jest jakaś wielka, wydumana inwestycja, ale to jest również na przykład nowa linia kolejowa, dzięki której z Kwidynia do Warszawy się dojedzie w godzinę i 50 minut, a teraz jedzie się 3 godziny i 40 minut. Bardzo konkretna sprawa dla tej lokalnej społeczności. W Starogardzie z kolei zapowiedział, i tu akurat też tym uczestniczyłem jako wiceminister infrastruktury, że obwodnica Starogardu, niezwykle wyczekiwana przez mieszkańców, no będzie budowana, to już wiadomo, ale była taka wątpliwość, w którym wariancie i pan prezydent tu gwarantuje, że będzie w tym wariancie, który społeczeństwo akceptuje, w tak zwanym wariancie trzecim, bo to pewnie nikomu z pola Starogardu nic nie powie. I tu tak potwierdzam, bardzo prezydent był nieustępliwy i tu nas kierownictwo resortu infrastruktury, że tak powiem, pogonił do roboty, żeby tak było. Więc jak najbardziej pan prezydent Duda się odnosi do spraw lokalnych również. Zawsze oczywiście je wpisuje w to big picture, jak mawiają Amerykanie, w ten projekt modernizacji całego kraju. No i ma nieporównywalnie większą frekwencję niż pan Trzaskowski. Wczoraj na przykład w Kwidzynie w środku dnia roboczego, w strugach lejącego się deszczu, setki ludzi, tłum, właściwie ciężko było wyrwać pana prezydenta, bo każdy chce uścisnąć dłoń, każdy chce sobie zrobić zdjęcie. To przyjęcie jest naprawdę entuzjastyczne. To jeszcze jeden elektorat, bo pan minister powiedział przy telefonie Marcin Harała, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Pomorzem, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Powiedział pan minister, że najważniejszą częścią wyborców do zdobycia to jest grupa niegłosujących, aktywizacja tych wyborców. Elektorat Szymona Hołowni to są sprawy indywidualne, a elektorat Krzysztofa Bosaka, bo ten kandydat zdaje się nie zapowie, że zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego, ba, wydaje się, że raczej skłaniał się przynajmniej przed pierwszą turą do tego, aby popierać Andrzeja Dudę albo być neutralnym. To zobaczymy tak naprawdę. Ja jestem przekonany, że znacząca część tego elektoratu poprze Andrzeja Dudę, natomiast jak znacząca, to nie wiem. Z punktu widzenia tych spraw no, tożsamościowych, ideowych, w tym wyborze, który no, oczywiście znacząco upraszczając, ale tu nie mamy czasu, żeby w niego szerzej wchodzić, jako wybór między kartą LGBT a kartą rodziny,
Jakoś ciężko, naprawdę ciężko mi wyobrazić sobie wyborcę Krzysztofa Bosaka, który popiera zwolennika karty LGBT lub na przykład no, nie głosując, przynajmniej wspiera w pewien sposób pośredni jego zwycięstwo. Ja wiem, że wśród tych wyborców jest dużo takiego żalu, że czasem Prawo i Sprawiedliwość się negatywnie wypowiadało o Konfederacji, o politykach Konfederacji. No cóż, mogę powiedzieć, że politycy Konfederacji o Prawie i Sprawiedliwości też nie zawsze w superlatywach, a często wręcz odwrotnie się wypowiadali. Na tym polega polityka. Jesteśmy w różnych obozach, jesteśmy różnymi partiami i to nie jest, ja mam świadomość, że dla wyborcy Konfederacji PiS czy prezydent Andrzej Duda to nie jest wybór, to nie jest pierwszy wybór, no ale teraz mamy drugą turę, więc nie wybiera się kogoś, kto nam bardzo odpowiada, czy kogoś, kogo kochamy, może nawet kogoś, kogo nie lubimy, ale jeżeli alternatywa jest gorsza, z punktu widzenia tego, co jak rozumiem jest ważne, leży na sercu wyborcy Konfederacji czy Krzysztofa Bosaka, no to wybór Rafała Trzaskowskiego jest po prostu wyborem znacznie gorszym dla Polski. Więc mam nadzieję, że tu będą w stanie może wybaczyć parę zbyt grubych słów pod adresem ich formacji ze strony naszych polityków, a będą głosować programem, będą głosować tym, co lepsze dla Polski. Moim zdaniem mówię, z punktu, jeżeli przyjmiemy takie założenia, jakie głosi pan Krzysztof Bosak, czy inni politycy Konfederacji, to w sposób oczywisty bliższym do tego wyborem jest pan Andrzej Duda. A czy jakieś rozmowy się toczą? Może pan minister na Pomorzu toczy jakieś rozmowy, ma kontakty z działaczami Konfederacji? Gościem Poranka Wnet wczoraj, w poniedziałek, był Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju z Porozumienia, który mówił, że rzeczywiście grupa wyborców Konfederacji jest istotnym elementem dla Prawa i Sprawiedliwości i wymaga długoterminowego, poważnego dialogu, tak aby ci wyborcy albo nie byli całkiem niechętni do Prawa i Sprawiedliwości, albo żeby przynieśli głosy na tą formację w przyszłych wyborach. To potwierdzam diagnozę mojego kolegi wiceministra. Ja akurat dosyć dobrze, dosyć sporo znam polityków Konfederacji, bo nie jest tajemnicą, że wiele już lat temu, bo 16 lat temu byłem członkiem Unii Polityki Realnej, więc nawet sporą część z nich znam osobiście. Wiem, że tam... Pana posła Artura Dziambora pewnie pan zna. To akurat to już w ogóle, bo to jesteśmy z tego samego miasta i prawie że z tej samej dzielnicy. Kiedyś mieszkaliśmy od siebie, to może ze 200 metrów. Więc tak, siłą rzeczy. I zresztą kiedyś razem byliśmy też w Prawie i Sprawiedliwości, to mało kto wie. Tak, że pamiętamy. Pan poseł Artur Dziambor też taki epizod ma w swojej przyszłości. Wypominamy to panu posłowi często. I bardzo słusznie, po co mam mieć lekko. Natomiast tak, no rozmawiamy, ale też na myśli tutaj, żeby właśnie wyjść poza poziom takiej emocji, tak? Bo jest takie, moim zdaniem wyjątkowo, przepraszam, głupie hasło PiS PO jedno zło, tak? A czy w sposób oczywisty nie jedno zło? Ja nawet szanując to, że ktoś może uważać PiS za zło, ma do tego prawo. Jeżeli tak uważa z pozycji prawicowych, w sposób oczywisty nie może uznać, że Platforma to jest takie samo zło. I to w każdym wymiarze. I w wymiarze suwerenności polskiej polityki. Teraz to mnie trochę dziwi, że Konfederacja tak zarzuca nam zbliżenie z Ameryką, bo ja jako członek UPR-u przed 20 laty to pamiętam, jak demonstrowaliśmy na ulicach pod hasłem, że chcemy przystąpić do NAFTA i chcemy zacieśniać stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, właśnie nie podlegać tylko jednowymiarowemu dyktatowi Brukseli i Unii Europejskiej, tylko równoważyć to bliskimi stosunkami ze Stanami Zjednoczonymi. To właśnie robi rząd Prawa i Sprawiedliwości. To są te wszystkie kwestie ideowe, tożsamościowe. No, chyba nikt nie ma złudzeń, że pan Rafał Trzaskowski, jeżeli tylko będzie miał taką możliwość, no to te karty LGBT, tak jak w Warszawie, będzie wprowadzał i zrealizuje swoje marzenia, żeby być pierwszym prezydentem, który udziela ślubu parze homoseksualistów i takie małżeństwo pomaga zawrzeć. I nawet w kwestiach gospodarczych. No, ja rozumiem, że z punktu widzenia skrajnego anarchokapitalizmu PiS nie jest partią wolnorynkową, ale niemniej proszę zwrócić uwagę na cały szereg podatków, który PiS obniżył. No, obniżył na przykład podatek PIT, główną stawkę 1%, zwolnił do 26 roku życia, wprowadził obniżony ZUS dla... Panie pośle, ale z drugiej ręki politycy Konfederacji jeszcze częściej i jeszcze silniej niż politycy Platformy mówili, że podnieśliście 30-50 nowych podatków. Ja już przestałem liczyć, ale ja takie... Ja na debacie w TVN-ie, jak mnie tak zaatakowała pani Leszczyna, to powiedziałem, to proszę wymienić te 30 podatków. No to była w stanie wymierzyć 4 i to opłaty, a nie podatki. Więc taka to bajeczka o tych 30 podatkach podwyższonych, ale mamy obiektywny miernik. Dzień Wolności Podatkowej. Centrum imienia Adama Smitha, chyba przez środowiska wolnorynkowe niezwykle szanowana instytucja. Już nie. Oblicza w jedynie słuszny sposób, czyli całokształt udziału sfery publicznej w ogóle produktu krajowego brutto. No bo są różne podatki ukryte, parapodatki, opłaty, składki, tak? Różnie tu można manipulować. I tu mamy tylko po prostu, jaka część gospodarki narodowej to jest budżet państwa, no a siłą rzeczy do budżetu, żeby coś trafiło, no to musi być w tej czy innej formie
podatku, opłaty za branżę. To ja tylko... I ten dzień wolności podatkowej mamy znacznie wcześniej niż bywał za rządów Platformy. On teraz troszeczkę rośnie, ale zadałem już to pytanie, wpadłem na to kiedyś Krzysztofowi Bosakowi w tym studio, w studiu Radia Wnet, jeszcze przed pandemią, kiedy goście karnie przychodzili do gmachu pasty i odpowiedź była taka, że to jest niewiarygodny miernik, chociaż tym miernikiem teraz niewiarygodnym kiedyś Krzysztof Bosak się chętnie posługiwał sam, no ale to było kiedy rządziła Platforma i wtedy ten wskaźnik był bardzo wysoko, bo wypadał nawet w lipcu, a teraz wypada 6 czerwca na ten rok, ale pamięć mi nie myli, kiedyś był 4 czerwca w roku 18. To jeszcze dopytam byłego... Ja, przepraszam, jeżeli mogę wejść słowo, to tytułem anegdoty. Krzysztof Bosak to jest mój były szef, jako szef zespołu analiz Fundacji Republikańskiej, w której miałem zaszczyt być członkiem tego zespołu. No więc właśnie, bliskie tak, są... Tak to się te losy plotą. Bliskie są kontakty, to żeby ten wątek zamknąć, panie ministrze, jak pan czuje, jak pan zna to środowisko, to jak pójdą ci wyborcy Konfederacji związani z UPR-em do wyborów? Na kogo zagłosują? Ja myślę, że podzielą się oczywiście, ale jak miałbym wróżyć, to jestem przekonany, że jednak większość decyduje tak dla dobra Polski, czyli poprze pana prezydenta Andrzeja Dudę. Takie powiedzmy 60 parę procent. Pewnie z 30% nie pójdzie głosować, no i jakieś kilka procent, co zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego, zawsze trzeba założyć, że się zdarzy. Że będzie więcej wilków w Konfederacji. A ten dialog, jak pan sobie teraz wyobraża po tej drugiej turze, nie wiemy, kto wygra, ale wiemy, że pewnie jeszcze przez jakiś czas na pewno będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości i będzie na prawo 11 posłów Konfederacji. Pana zdaniem teraz trzeba będzie przekręcić trochę narrację polityczną i jakoś większym frontem wyjść do Konfederacji, zwłaszcza, że do Bosaka przepłynęło, o ile dobrze pamiętam, 200,000 waszych wyborców z jesieni. No tak, no to jest, ale to tak naprawdę jest pytanie do Konfederacji, jaka będzie jej długoterminowa strategia, bo jest jedna strategia, którą niestety w znacznej mierze do tej pory Konfederacja realizowała i która jest korzystna politycznie dla Konfederacji, natomiast niestety bardzo szkodliwa dla Polski. To znaczy taka gra w szachowanie PiS-u od prawej strony, w obchodzenie PiS-u od prawej strony, czyli głoszenie postulatów, które są takie zdecydowanie radykalne i atakowanie PiS-u, że on nie jest aż tak bardzo prawicowy, to jest taką akcją, która zyska przychylność tych 10-15% takiego twardego prawicowego elektoratu i jednocześnie zraża cały pozostały elektorat. Gdyby PiS musiał się na to z Konfederacją licytować, no to jest projekt na to, żeby PiS przesunął się na prawo, stracił centrum, no i prawda, my będziemy tacy wspaniali i twardzi ideowi, a że rządzić będzie Platforma w koalicji z Biedroniem, no to wtedy już trudno, tak? Bo centrum zacznie głosować na lewo, a nie na prawo, tak jak teraz. Jeżeli Konfederacja jest w stanie wziąć trochę też odpowiedzialności za państwo i jakby nie tylko być w paradygmacie zyskania, powiedzmy, pójścia z 7% na 10% albo na 12%, tylko patrzenia całościowego, co jest lepsze dla Polski i co trzeba zrobić, żeby te siły liberalno-lewicowe, przecież również no, z punktu widzenia Konfederacji, których rządy byłyby tragedią dla Polski, żeby do takich rządów nie dopuszczać, to wtedy istnieje bardzo duże pole do porozumienia i do współpracy, tak myślę. To na koniec element infrastrukturalny. On się pojawia na niemalże każdym albo naprawdę każdym wiecu Andrzeja Dudy. Już te porównanie od kilkunastu dni powtarzane o butach i kurtce, że jak jest zima, to trzeba kupić sobie kurtkę i buty, nie można wybierać, tak trzeba robić inwestycje lokalne i wielkie inwestycje ogólnokrajowe, w tym centralny port komunikacyjny. Czy pan minister w sumie podjął jakieś działania, aby spór dookoła budowy superlotniska, dużego lotniska i sieci kolejowej wyłączyć ze sporu politycznego, tak żeby przekonać Platformę, że to jest dobry pomysł? No ja jeszcze przed kampanią wyborczą byłem bardzo otwarty i rozmawiałem, zapraszałem. Nie mam upoważnienia, żeby jakby podawać nazwiska, ale z kilkoma politykami opozycji też dłuższe rozmowy odbyłem, przekonując ich do tego projektu i co więcej, wydawali się całkiem przekonani w takiej nieoficjalnej rozmowie. Natomiast no potem już weszła kampania i polityka, więc tutaj jest trudniej. Tu tylko możemy docierać w lud, w masy, z wiedzą o tym, że sprostowaniem takich no nawet kłamstw, wprost kłamstw, tak jak to, że CPK to ma być największe lotnisko na świecie, no daleko nie największe. W pierwszej fazie ma mieć 45 milionów pasażerów, maksymalną możliwość obsłużenia 405 milionów pasażerów rocznie, a największe lotniska na świecie już mają ponad 100 milionów, no więc jakie największe? Ale też przede wszystkim, że w projekcie inwestycyjnym CPK, w programie inwestycyjnym lotnisko to jest tak naprawdę 1/4, że gro tego projektu to jest cała nowa sieć połączeń komunikacyjnych w Polsce, która wreszcie da szansę
przede wszystkim takim mniejszym miejscowościom, mniejszym ośrodkom i średnim. No bo powiedzmy Gdańsk, Szczecin, Poznań, Wrocław, Kraków już teraz często mają w miarę przyzwoite połączenia. Po realizacji programu CPK one będą lepsze, natomiast już aż takiego przełomu nie będzie. Przełom będzie z perspektywy np. Jastrzębia-Zdroju, które w ogóle nie ma połączenia kolejowego. Płocka, z którego się teraz jedzie do Warszawy 2,5 godziny, jest takie jedno połączenie dziennie, a po realizacji programu CPK będzie kilka połączeń dziennie 45-minutowych. Łomży, Ostrołęki, Włocławka, Sieradza, no i mógłbym tu długo wymieniać. I ktoś, kto mówi, że chce skasować CPK, to tak naprawdę chce zaszkodzić mieszkańcom przede wszystkim tych miejscowości, mieszkańcom całego kraju w ogóle, ale również tych miejscowości. I ostatnia sprawa. CPK to również jest pewne narzędzie, mechanizm do pozyskiwania do Polski miliardów dolarów inwestycji prywatnych i miliardów euro dotacji unijnych, których jeżeli program CPK skasujemy, to po prostu ich nie będzie. No nie można ich sobie od tak wziąć na budowę nowej linii kolejowej dotację unijną, a potem ją ukraść i przeznaczyć na co innego, bo tak pan Trzaskowski powiedział. Po prostu tych pieniędzy wtedy nie dostaniemy. No a chcemy dostawać, chcemy przyciągać. Jest tu już jaskółka. Już teraz w tej perspektywie unijnej jest taki jeden projekt właśnie połączenia Jastrzębia-Zdroju kolejowego, na który CPK już teraz pozyskało środki unijne w takim mechanizmie konkurencyjnym, gdzie nie ma koszyków narodowych, tylko konkurujemy z projektami z innych krajów. I taką konkurencję udało się wygrać i na razie na początek kilkanaście milionów euro do Polski przyciągnąć. W skali całego programu to będą dziesiątki miliardów i myślę, że każdy rozsądnie myślący Polak uważa, że dziesiątki miliardów zainwestowane w Polsce to jest lepiej niż jak nie będą zainwestowane. Kiedyś już radiosłuchaczom wyjaśniliśmy, dlaczego PSL jest sceptyczne wobec tego projektu, chociaż przeze mnie pytany Marek Sawicki, były minister rolnictwa w rządzie PSL-PO, mówił, że to jest ciekawy pomysł, ale czemu Platforma jest tak bardzo przeciwko? No to już kiedyś pan Trzaskowski powiedział, prawda, że po co nam CPK, skoro mamy lotnisko w Berlinie. Nawiasem mówiąc, po wczorajszych wydarzeniach złośliwcy pisali, że po co w Warszawie kanalizacja buzowa, skoro pewnie też jest w Berlinie. No więc to pewnie dlatego. No, w wymiarze komunikacyjnym CPK to jest, i cały projekt CPK to jest taka podmiotowość komunikacyjna Polski. To jest wytworzenie w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej nowego takiego centrum ciążenia komunikacyjnego, które obecnie jest w Niemczech. No więc jakby siłą rzeczy, jeżeli ktoś prowadzi politykę zagraniczną, czy chciałby prowadzić, bo teraz nie może, politykę zagraniczną, jak taki uczeń, co wagarował na geografii przez cały rok i przyszedł tylko na jedną lekcję, no i teraz wie, gdzie jest Berlin i Bruksela i nic poza tym. Jakby postrzega politykę polską tak czysto zero-jedynkowo, na zasadzie jak się podoba w Niemczech i Brukseli, to jest dobra polityka, jak się nie podoba, to jest zła polityka. No to z takiej perspektywy faktycznie lepiej CPK nie budować, bo na pewno oczywiście jest to konkurencja dla portów niemieckich, zwłaszcza berlińskiego. Po co narażać się tutaj na jakąś krzywą minę ze strony polityków niemieckich. Natomiast jeżeli patrzymy na polską politykę podmiotowo i widzimy cały świat jako siatkę różnych powiązań, ośrodków siły, to widzimy, że jest to dla Polski ogromna szansa, żeby realizować nasze interesy, która też trwale nie zaszkodzi nam w stosunkach z Niemcami, bo Niemcy też są pragmatyczni, też mają interes w tym, żeby mieć dobre stosunki z Polską. Muszą się po prostu trochę przyzwyczaić do myśli, już się właściwie przyzwyczaili, że muszą być to stosunki równoprawne, i tu jak najlepiej z tym będzie, ale inna rzecz, na przykład z punktu widzenia chociażby Stanów Zjednoczonych i military mobility na wschodniej flance NATO, no to mamy z kolei jednoznaczne wsparcie dla tego projektu i wielu innych państw, również państw dalekowschodnich, chociażby Japonii, Korei Południowej, to też są bardzo ważne państwa na świecie i państwo takie jak Polska powinna prowadzić politykę, której dostrzega właśnie nawet nie tylko Unię Europejską, nie tylko Stany Zjednoczone i nie tylko Rosję, ale dostrzega również Daleki Wschód, dostrzega inne kraje na świecie, nawet chociażby takie jak Singapur, jak Indonezja, bardzo silne gospodarki, dostrzega po prostu świat w całej złożoności i z tych wielowektorowych stosunków czerpie siłę dla Polski, a przejawem tego w wymiarze komunikacyjnym jest CPK. Powiedział Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zobaczymy, myśli pan, że realizacja Panie tego projektu... Panie redaktorze, na przyszłość wystarczy jednym z moich funkcji. To... A ty dlaczego tak ładnie brzmi? Można mówić i mówić to, i mówić. To tak trochę w starym stylu, jak tak w Monrachowie kiedyś tam... Król taki, książę, taki. Wielki książę, hrabia, namiestnik. No dobrze, czy te wybory, to jeżeli przegra Andrzej Duda, to jest koniec marzeń o CPK? To tylko dopytam na koniec. Nie, to koniec marzeń nie jest, choć będzie to, byłoby to na pewno bardzo duże utrudnienie. No na przykład wszelkie zmiany legislacyjne, które mogłyby pomóc, czy przyspieszyć ten projekt, no trzeba by się liczyć z wetem prezydenta.
Więc byłoby to bardzo duże utrudnienie tego projektu. Czy takie przekreślające go? No nie wiem, ja pewnie dołożyłbym wszelkich starań, żeby nie. Ale najlepiej, najbezpieczniej nie testować tej opcji. Zagłosować na pana prezydenta Andrzeja Dudę i wtedy nie tylko CPK, ale wszelkie inne projekty rozwojowe Polski, budujące przyszłość Polski będziemy spokojnie realizować. Powiedział Marcin Horała, dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Bardzo dziękuję.